wojna i polityka to jest nasze życie i to samo. Zaczyna się, kto robi wojnę? Żołnierze? Generałowie? Politycy czynią wojnę. Politycy doprowadzają do wojny. I wojna tyle czasu trwa i czym się kończy? Rozlew krwi polityką. Politycy ostatecznie później kończą wojnę i co znów się zaczyna? I znów następny etap do kolejnej wojny. Musimy się tego nauczyć, a my szczególnie jako Polacy, jako Rzeczpospolita, jako ten naród, ja nie mówię o żadnym mesjanizmie, który ma faktycznie swoje miejsce. I proszę o jedno jeszcze myśl, w związku z tym, że pochodzę z Podlasia od 6 wieków, a od 1524 podkreślam, w jednym miejscu mieszkam. Kochani, patrzcie to, co się dzisiaj dzieje w polityce wschodniej. Są te nasze niby władze antypolskie, ten rząd warszawski, co z nami robi, z narodem w kwestii Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruskiej, no nie powiem już o ich sojusznikach z Ukrainą, bo oni sobie nagle znaleźli przyjaciół. Ten rząd prowadzi nas na wojnę i my na to pozwalamy. Nie w naszym interesie, wierzcie mi. Oczywiście agentura amerykańsko-izraelska, wiem co mówię, ta agentura, a szczególnie ten rząd pisowski, byłem posłem Klubu Prawa i Sprawiedliwości 6 kadencji, to wiem co mówię. Tak, jeszcze wtedy delikatnie, a na dzisiaj jest ostro rozpracowane. Ona zarządza i chce doprowadzić do tego projektu alternatywne terytorium państwa Izrael. Tam jest malutko ziemi, tam się nie da wytrzymać. A trzeba gdzieś znaleźć takie ciekawe towarzystwo, które sobie tak pozwoli jak barany, jak my pozwalamy. To nie są, proszę państwa, to nie jest jakaś mitologia, to nie jest straszenie państwa. To są rzeczy faktyczne, wierzcie mi. I kochani, my jako Polacy nie możemy dzisiaj sobie pozwolić na jedną rzecz. Czy wy widzicie, że tu Saska Kępa, gdzie jest, w którym kierunku? Przepraszam, tu, no nie jestem warszawiakiem, no cholery, to wybaczcie. Że tu na Saskiej Kępie ten antypolski rząd tworzy jakiś rząd na uchodźstwie Republiki Białoruskiej przeciwko suwerennemu państwu? Rok temu byłem na terenie Republiki Białoruskiej. Pierwszy raz po kilkunastu latach, bo wiadomo, że są różnego typu problemy. Jeszcze raz, kochani. I tutaj tworzy rząd na uchodźstwie, tworzy jakieś domy białoruskie różnego typu. Jestem polskim nacjonalistą, ale nie życzę sobie, żeby tu byli na mojej ziemi nacjonaliści białoruscy. Ja dotrzymuję zasad i honoru jako polski nacjonalista. Nie sądzę, że po tamtej stronie mogę z tym samym się spotkać. Oni kochają swoją ojczyznę, więc pytam, co oni robią tutaj w Warszawie? Pytam, dlaczego my jako godny naród pozwalamy sobie na antagonizowanie się? Pozwalamy na to, że wprowadzają nas w konflikt, w autentyczną wojnę, która nie... Ten chrust, ja nazywam to kocioł bałkański z lat 90. Pamiętamy. Tu jest kocioł słowiański. Białystok, Grodno, Wilno, Lwów. Kochani, wierzcie mi, że to są podobna sytuacja analogiczna jak w połowie lat 90. Nikt nie wierzył, że na Bałkanach może się to wydarzyć. U nas podobnie, więc jest wielka prośba i tu Wojtku, kawalerzysto, szczególnie, no cóż, trzeba było kochani to zapytać. A tak zapytajmy, ilu potrafi jeździć konno? Mężczyźni, ręce do góry, ręka do góry. O cholera, dużo, cieszę się, no oczywiście. To jeszcze kilka szwadronów, Wojtek, by się zebrało. Więc kochani, pamiętajmy jedno. My dzisiaj nie możemy jako naród polski, rząd, władza, nie będzie jedno, pozwolić na to, żeby pchano nas dzisiaj w wojnę z państwem białoruskim. Musimy zdecydowanie, Wojtku, zdecydowanie i wszyscy koledzy, którzy bardziej politycznie działać, zrobić to, żeby dzisiaj ta siedziba tego pseudorządu na uchodźstwie po prostu z naszego, z terytorium Rzeczpospolitej zginęła. Dziękuję.